Rządzący mówią o ochronie zwierząt, a opozycja ma własne pomysły na przyciągnięcie najmłodszych wyborców. Ruszyła rywalizacja o elektorat wśród młodych. Partie polityczne robią ukłon w stronę najmłodszych wyborców, w tym tych, którzy jeszcze nie mają prawa wyborczego. Prawo i Sprawiedliwość proponuje projekt o ochronie zwierząt, który w sposób radykalny mówi o zakazie i ograniczeniu hodowli zwierząt. To jest taki znak zmiany na lepsze. Zdaniem politologa Michała Siekierki ustawa ta ma za zadanie odebrać część zwolenników Szymonowi Hołowni. To jest elektorat, który z pewnością jest taką ustawę by poparł. Natomiast no Szymon Hołownia, ponieważ nie jest jeszcze w polityce, nie może żadnych postulatów zgłaszać, to wygodne dla Prawa i Sprawiedliwości jest takie ewentualne postulaty, które Szymon Hołownia mógłby w przyszłości proponować, zrealizować już teraz, tak żeby Szymon Hołownia po prostu miał tych postulatów coraz mniej. To są postulaty, o których również głośno mówi Lewica. Ugrupowanie to ma także inne pomysły na przyciągnięcie do siebie młodego elektoratu, mówi poseł Lewicy Beata Maciejewska. W ogóle program Lewicy, wskazuje zresztą na to nasz elektorat i ludzie, którzy na Lewicę głosują, jest programem bardzo silnie związanym z młodymi ludźmi. Chociażby kwestia mieszkalnictwa, która jest dedykowana tak naprawdę w znaczącej części młodym ludziom. Z kolei Koalicja Obywatelska, choć o konkretach nie mówi, to także stawia na dobry start w dorosłe życie dla młodych. Cały wachlarz działań na to, żeby Platformy Obywatelskiej jest nakierowany na to, by młodzi ludzie mogli rozpocząć, żeby mieli dobry start w dorosłe życie. Prawo i Sprawiedliwość, myśląc, że przyciągnie młodzież o poglądach lewicowych, ekologicznych, prozwierzęcych, jest w błędzie. Taka taktyka może przynieść korzyść Konfederacji, uważa przewodniczący Konfederacji Jakub Kulesza. Jeszcze chwila i Konfederacja nie będzie musiała nic robić, żeby pozyskać młody prawicowy elektorat. Wystarczy trochę działań tak z młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, by odwrócić już całość młodych prawicowców od ugrupowania rządzącego. Koalicjant Prawa i Sprawiedliwości Porozumienie Jarosława Gowina obok wartości, jakimi są patriotyzm czy rodzina, stawia na nowy zielony konserwatyzm. Tak, postawy przywiązania do tradycji, do patriotyzmu, do rodziny, o której pan Olek wspomniał, świetnie współbrzmią, współgrają z poczuciem odpowiedzialności za to, co jest dobrem wspólnym, za klimat, za powietrze. Solidarna Polska ustami posła Mariusza Kałużnego mówi o wartościach i tradycji. One może w tym świecie popkultury, w świecie mediów, dzisiejszej rozrywki nie są dla młodych aż tak bardzo atrakcyjne jak takie fałszywe hasła ekologiczne, ochrony zwierząt, ekologii świata i tak dalej. To jest troska o świat, jest bardzo ważna, ale musi być zachowana hierarchia. Najpierw jest, my stawiamy na wartości, najpierw jest Bóg, człowiek, później stworzenie. Na antenie telewizji Trwam w programie Polski Punkt Widzenia profesor Mieczysław Ryba podkreślał, że młodzież pozyskuje się przede wszystkim poprzez wychowanie w duchu konserwatywnym, nie poprzez próbę przypodobania się ideologicznym gustom. Ten duch konserwatywny to jest realny, czytać świat realnie i do tego realizmu spojrzenia, żeby ułożyć swoje życie w perspektywie indywidualnej i wspólnotowej, trzeba tę młodzież wychowywać w szkole. Natomiast jeśli się będzie te kwestie relatywizować, no to w pewnym momencie się przegra tę wojnę o duszę młodzieży i wcale się w moim przekonaniu nie wygra batalii wyborczej. Wyborcy w wieku od 18 do 29 lat są uznawani za jedną z ważniejszych grup wiekowych dla Konfederacji. W czerwcowej pierwszej turze wyborów prezydenckich w tej grupie na pierwszym miejscu był Rafał Trzaskowski. Poparło go blisko 24% młodych. Niemal identyczny wynik otrzymał kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak. Kilka procent mniej otrzymał Andrzej Duda.